Dzień dobry, dzień dobry. Witam w ten poniedziałek. Jako, że zaczynamy tydzień jak zawsze z chujowym nastrojem, trzeba go sobie w jakiś sposób posłodzić. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie recenzję dwóch słodkich rzeczy. Pierwsze to będzie Oreo Choco Brownie, czyli ciastka Oreo o smaku brownie. A do tego popijemy to sobie mlekiem czekoladowym Cocio. Czy tam ciocio, kurde, cholera wie jak się to nazywa. Zaczniemy sobie od Oreo. Tak. Ciastka te kupiłem chyba w Lidlu za jakieś 6 czy 8 zł. W pudełku znajdują się 4 takie opaczuszki po 4 ciastka. Matmę zostawiam wam. Teraz tak w środku, może to będzie widać, wypełnienie jest brązowe, nie takie białe jak zazwyczaj. No i zobaczmy, czy to jest w ogóle jadalne, czy dobre, czy nie. Okej. Chrupie. Pachnie jak Oreo. Natomiast względem oryginalnego Oreo nie powiedziałbym, że ma to jakiś inny smak. Od troszkę bardziej czekoladowe. Ogólnie no nie wiem, jak jesteście fanami Oreo, to chyba jest lepsze, jest to zwykłe. Jest może trochę bardziej słodkie i to wszystko. Ogólnie daje 6 na 10. Następnie weźmiemy sobie mleko czekoladowe. Zgodnie z instrukcją shake well, open gently. Wymieszamy, wytrzęsiemy. I otwieramy delikatnie. Och. Dobrze. Próba zapachu. O, taki Nesquik chyba trochę. Ciekawe w smaku. Ciekawe. Muszę przyznać, że spodziewałem się bardziej słodkiego smaku. Bardziej mleczne niż czekoladowe. Zobaczmy sobie na skład. Na 100 gram mamy użyte 10 gram cukru, więc nie jest to aż takie słodkie. Jeżeli chodzi o tłuszcz, też go nie ma za dużo, bo tylko 2 gramy, więc na 100 gramy mamy 73 kilokalorie. Jak na taki napój, powiedziałbym dość treściwy. Nie jest on jakiś mocno kaloryczny. Dobra, ciekawe. Mogłem schłodzić chyba bardziej przed użyciem. No. To tyle.